Czy chcecie prowadzić lekcje, które wzbudzą zachwyt uczniów? Czy chcecie poznać nowe i skuteczne pomysły na poprowadzenie lekcji przedmiotowych? Czy chcecie wzmocnić swoje kompetencje emocjonalno-społeczne? Czy chcecie udoskonalić umiejętność zwinnego zarządzania nie tylko klasą i szkołą, ale także sobą? Czy w końcu chcecie poznać w praktyce przyjazne narzędzia technologiczne, które sprawdzą się w absolutnie każdych warunkach? Jeżeli tak, to gorąco zapraszamy Was, nauczyciele, dyrektorzy, do udziału w mobilnej szkole. De facto w projekcie, który jest tworzony przez tych i dla tych, którym bliska jest edukacja. I teraz poznajcie super nauczycieli, którzy stoją za mobilną szkołą i tworzą dla Was jej programy. Jarosław Basaj, mobilny polonista. Krzysztof Chojecki, mobilny matematyk. Agnieszka Jankowiak-Maik, mobilny historyk, mobilny bosowiec. Dawid Łasiński, pan Belfer, mobilny chemik. Joanna Gadomska, mobilny biolog. Sebastian Ropel, mobilny geograf. Marek Grzywna, mobilny informatyk. Waldek Grabowski, mobilny fizyk. Joanna Pawlak-Jęczewska, mobilny nauczyciel przedsiębiorczości. Marcin Wiechetek, mobilny nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa. Marcin Janiszewski, mobilny muzyk. Agnieszka Jankiewicz, mobilny plastyk. Oktawia Gorzeńska, mobilny dyrektor. Marta Badowska, mobilny pedagog. Cześć. Myślę, że już mnie znacie, ale pewnie nie wiecie, że to ja stoję za programem Mobilny Etyk i Filozof. I to nie koniec mnie w mobilnej szkole. Cześć, a ja się nazywam Marta Młyńska i mam przyjemność współtworzyć z Przemkiem program Mobilny Wychowawca. Czyli od nas dla Was wyjątkowa mobilna szkoła, która powstała w ramach współpracy z wydawnictwem Operon. Zapraszamy Was do udziału. Zapraszamy serdecznie.